10 osób zostało poszkodowanych, w tym dwie ciężko, w dwóch wypadkach na drodze krajowej nr 14. Do pierwszego wypadku doszło około północy w miejscowości Kuśnie. Auto osobowe z nieustalonych przyczyn zjechało na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się z ciężarówką. Na miejsce przyjechało 5 zastępów straży pożarnej, by wydobyć poszkodowanych z rozbitych samochodów. Łącznie podróżowało nimi 8 osób. Poważne obrażenia, jeśli chodzi o kierującego i o pasażerów samochodu osobowego marki Skoda. Także dość poważne obrażenia pozostałych uczestników tego zdarzenia. No, trudno nam wyrokować. Osoby zostały przekazane w stanie przytomnym. Do szpitala w Sieradzu przewiezione zostały 4 osoby. Jedna z obrażeniami wewnętrznymi i połamanymi rękami i nogami przeszła już operację. Lekarze oceniają jej stan jako ciężki, ale stabilny. Pozostali poszkodowani zostali wypisani do domów. Do kolejnego wypadku doszło przed 7 rano. Na drodze krajowej nr 14 na Górce Woźnickiej doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych z ciężarówką. Tutaj według naszych wstępnych ustaleń, no, z nieustalonych przyczyn, możliwe, że przysnął kierujący samochodem marki Mitsubishi, zjechał na przeciwległy pas jezdni i doprowadził do czołowego zderzenia z ciągnikiem siodłowym, który następnie wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Na to jeszcze naczepą pojazdu zahaczyły 2 pojazdy osobowe. Także w zdarzeniu brały udział 4 pojazdy, natomiast no, ta liczba osób jest mniejsza w tym przypadku, bo mniej osób podróżowało tymi pojazdami, a zatem 3 osoby w pierwszej fazie przewiezione do szpitala, przekazane zespołowi pogotowia, a później na dalszej fazie działań po prostu 3 osoby, uczestnicy zdarzenia poczuli się słabiej i też zostali przewiezieni do szpitali. Natomiast w tej pierwszej fazie główne działania, no to też tak jak w nocnym wypadku, z 2 pojazdów musieliśmy wydobywać poszkodowanych przy użyciu sprzętu hydraulicznego, rozcinać konstrukcję pojazdów. 3 osoby wciąż są w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność na drogach. Mamy ostatni weekend ferii, zwiększony będzie ruch na drogach. I mamy nadzieję również ostatni atak takiej zimy, więc prosimy i apelujemy do kierowców, noga z gazu, jedźmy wolniej, bo to naprawdę jedyna metoda skuteczna, żeby uniknąć nieszczęśliwych wypadków. W obu przypadkach na drodze było ślisko, a na poboczu leżał śnieg. Droga krajowa nr 14 była nieprzejezdna przez 6 godzin. Potem ruch odbywał się wahadłowo.